Ten Marcin. Chciałbym Wam na szybko pokazać, jak działa tryb DC Pulse w maszynce VDI Patton VDI 250P metoda 141 TIG Lift. Wstępne ustawienia: amplituda impulsu 50% od nastawionego prądu, czyli mam 120, czyli plus 50, minus 50, czy 50% to będzie amplituda, czyli plus 30, minus 30 amper od nastawionego prądu. Czas pulsacji, znaczy okres pulsacji 43 impulsy na sekundę i poniżej 50%. Bez filera, gdyż, że tak powiem, gaz mi się kończy. I też nie mam materiału, żeby Wam pokazać, do czego to można wykorzystać. A to można wykorzystać bardzo efektywnie przy spawaniu dzięki materiałów. Zobaczcie, jak to działa. Są 3 impulsy na sekundę. Źle zakończyłem łuk. Mam nadzieję tylko, że elementy mi się nie upaliły. Dobrze, teraz zmienimy parametry. Dajmy częstotliwość 6 Hz, czyli 2 razy szybciej. Powstał bardzo fajny wzorek. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Dałem jeszcze szybciej, 10 Hz. Czyli 10 impulsów na sekundę. Jak stroboskop. Te wzorki są coraz ciekawsze. No już 15 Hz to już, że tak powiem, dajmy 20 Hz, tak już ekstremalnie. Bo już, że tak powiem, 20 Hz to nie wiem, czy gdziekolwiek to da się wykorzystać. Efekt jest bardzo ciekawy. No, znowu za szybko wyłączyłem gaz. A teraz zejdźmy w dół. Nie z prądem, z prądem nie. Zejdźmy w dół z częstotliwością. Na przykład na 2 Hz. Może nawet na 1 Hz, 1,5 Hz. Dajmy 0,5 Hz.
Szkoda, że nie widzicie tego, co ja widzę w jeziorku. Jak ono się zmienia wraz z częstotliwością, jakie dostaje efekty, jak ono szybko bądź zamarza, bądź nie. Okej. Na szybko to na razie tyle. Teraz wam pokażę fajne efekty, które udało się uzyskać. Popatrzcie na te wszystkie wzorki. Mam nadzieję, że... O, tym pokażę. Tutaj mieliśmy coraz wyższą częstotliwość. Tutaj już było chyba 20 Hz. Zobaczcie, ten, te łuski są praktycznie niewidoczne. Tutaj była niższa częstotliwość, a tu najniższa. To było 1,5 Hz, to było 0,5 Hz. Takie coś, że tak powiem, wykorzystujemy przy spawaniu cienkich materiałów. Ja generalnie patonem spawałem już impulsem, ale elektrodą, nie, że tak powiem, TIG-iem. W elektrodzie to jest naprawdę przydatna opcja. Z tego co pamiętam, chyba spawarka Magnum Snake, czy tam Snake, już nie pamiętam jej dokładnie tej marki, ma tą opcję. Paton ma tą opcję dostępną w znacznie szerszym zakresie częstotliwości oraz manipulacji wypełnieniami amplitudą impulsu, więc pod tym względem paton jest znacznie lepszy. Słyszę, że bateria czy przetwornica w moim mikrofonie już piszczy, więc niestety przepraszam za jakość dźwięku. I okej, to tyle na dziś. Cześć. Może jak zorganizuję jakiś cienki materiał, pokażę wam, jak się spawa. Jak przynajmniej będę próbował spawać cienką blachę. Do czego to można wykorzystać? Cześć.